Tragiczny wypadek w Bytomiu. Na trasie ze Stolarzowic w kierunku ulicy Strzelców Bytomskich z niewyjaśnionych przyczyn kierujący osobówką zjechał z trasy i uderzył w drzewo. 51-letni mieszkaniec Koniec Pola zginął na miejscu. Karolina Komada. Do wypadku doszło przed godziną 8 rano przy ulicy Dąbrowa Miejska. Kierujący Volkswagenem Polo zjechał z trasy i uderzył w drzewo na prostym odcinku drogi. Strażacy na miejscu stwierdzili, że mamy osobę poszkodowaną w samochodzie i osoba ta nie daje nam żadnych oznak życia. Działania straży polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeszcze w pojeździe. Jednocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do tej osoby i ewakuowano ją na zewnątrz pojazdu. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Jak się okazało, to 51-letni mieszkaniec Koniec Pola. Na miejscu pracowali policjanci przy udziale prokuratora. W chwili obecnej śledczy będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo, z jaką prędkością jechał samochód. Sekcja zwłok ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.